Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku. Zagrajemy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, musimy uratować jak najszybciej Miltona, ponieważ okazuje się, że prawdopodobnie jest on kolejną ofiarą bestii z Tusą. I co? Musimy znaleźć jednorożca na polanie i wyłowić złotą rybkę. Dobra, bo mi się wydaje, że najlepiej by było tego jednorożca. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodycz. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Nie możemy po prostu użyć akcji. No właśnie, o to mi chodziło. Zaraza. Już, spokojnie. No, no, no. Mamy? No już, spokojnie. Nie denerwuj się. Mamy to. Dobra, myślę, że pojedyncza wskazówka... Przecież tak się nie godzi! To jest jawne oszustwo! Panowie, trzeba pokazać łachudrze, gdzie raki zimują. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Tak, wygrał uczciwie. Ech, jak pech to pech! Cóż, spróbujmy zdobyć kolejną wskazówkę. No, nie mamy na to czasu. Wyłów. Wody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Mówisz, Geralt? Coś w tym jest, ale ja wolę pobiec. Dobra. Ten odcinek nagrywam od razu jeden po drugim, po tamtym, który nagrałam wcześniej. Wow, no. Ciekawe. Nie, ogólnie to wiecie. Wspomniałam wam w poprzednim odcinku, że jestem delikatnie przeziębiona. No i w sumie to czuję to, więc... Co to było? Ktoś wskoczył do wody? Można w ten sposób? Może, ale to niskie. Dobra, szukamy. Nie wiem, do czego znalazłam w rybie tofi. Nie chcę chyba wiedzieć. Dobra. Musimy troszeczkę się wynurzyć. Dobra, tutaj coś mamy jeszcze. I co dalej? Tu jeszcze jest jakaś rybka. Sprawdźmy to. Mamy. Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmieni.
ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Jakie to było piękne! Kluczy. Kluczyk? No dobra, to kluczyk. Dobra, płyniemy, bo widzę, że nie mamy czasu. Mam wrażenie, że już trochę lepiej brzmię, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że brzmię gorzej. Cóż, no, tak to jest z tymi choróbskami. No, cóż, nagrywam dla was, bo jeszcze mam w miarę okej gardło. Później może być już tylko i wyłącznie gorzej. No, a chyba nikt by tego nie chciał. Nie chcę, żeby był przestój na kanale, wiecie sami jak to jest. Hop, i do księżnej. No, jednorożec sobie tu przyszedł. Spoko. Nie wiem, mamy kluczyk. I mamy... Nie wiem, co było w pierwszej tej, no nie? Pewnie jakaś karteczka czy coś. Nie mam pojęcia. Okej, okay, wlazłam. Trochę źle już widzę. Serio? To jest jakiś żywopłot? Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Szklarnia. Szy z szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fanfar i nia ze słowa klaskania. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednego zamykane są na kluczek. Taki jak ten ze złotej rybki. Tak na razie do szklarni. Coś czuję, że... Zaczekaj tu. 1000 expa za to dostałam. Wow. Co to było? Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego?
Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Chyba żadnego. W sumie żeśmy niewinnego nie zabili. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Serio, mam się z nim bić? Bestia z Buchler? Że co? Jezu, bo to jest wampir. To tak od razu wam mogę powiedzieć. Ekwipunek. Mapy nie mogę, ale czarna krew się przyda. Siup. No, zażywaj tego. Wow. No, no, no. Widzę, że podobne ma ataki jak Olgierd. Takie właśnie z doskoku. Ej, obroniłam to. Nie wiedziałam, że mogę nawet. Wow. Może by się jakiś Irden przydało, nie? W sumie co mi szkodzi rzucić? Ej, nie da mi rzucić Irden, nie? No chodź. Nie, to się nie sprawdza za bardzo. No chodź, chodź. Niby wampira. No ewidentnie jakiś wampir, no proszę was. Niby co? No dawaj. Już obronimy. Pięknie. No i już. Wow. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. What the fuck? Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jeźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku.
Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałoby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Kurde, nie wierzę po prostu. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Kurde, że co? Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlaffa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaff. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlaffa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaff lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaff nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych, nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany?
Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaff przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaff nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. No to pięknie. Nowe zadanie, pogłos. Idź na cmentarz, Mère Lachaise. Detlaff i Emil Regis. No nie spodziewałam się, że nasze spotkanie odbędzie się tak szybko. Jakaś nowa książka. Akt własności Corvo Bianco, wskazówki z rogu. Okej, okay. No to co? Zobaczymy, co mamy dalej do zrobienia i na który poziom mamy zadania, bo to też by się przydało ogarnąć. Zadania. Ej, ja już mam 95. Co się dzieje w ogóle? Awantura o wino, wielki turniej, pogłos. No to fajnie, powiem wam, naprawdę. Zlecenie wiedźmińskie na 90. To boklerskie safari by się przydało ogarnąć, ale zanim, to też przydałoby się zrobić taką jedną rzecz. Mogę jeszcze z... Nie mogę z Palmarinem jeszcze pogadać. No dobra. Pogłos. Ja bym nie chciała teraz wykonywać zadań. O kurde, jeszcze jakiś wykrzyknik tu jest. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Nie będę hamem. Przeczytajmy list. Najdroższy. Aha. Najdroższy. Spodziewam się, że jesteś w Toussaint nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż... Natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. No, coś w tym jest. Nowe zadanie, przemiana. Zobaczmy, na który poziom, bo to też jest ciekawa rzecz. Poboczne. Tak, poboczne. O kurde, na 88.
Może nawet nie dostanę chyba expa za nie. Czyli co, myślę, że zajmiemy się w kolejnym odcinku tym. List od Yennefer możemy sobie podejrzeć. Wiecie co, bo ja bym chciała, póki mamy jeszcze chwilę wolnego czasu, sobie tutaj... A co to jest? Książęcy Camerarius. Okej. Okay. Stół płatnerski, alchemik. Ja bym sobie chciała, wiecie, poodkrywać zadania na mapie, bo wtedy będziemy wiedzieli, czym mamy się zajmować. Tak w sumie. Przed nami troszeczkę tego jest, tych zleceń i tego wszystkiego. I w ogóle całkiem nowe miejsce, także no, jest tego sporo. Tablica ogłoszeniowa. Sprawdźmy zadania na tablicy. Jezioro Lac Selavie. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Jezioro, tak? Wezwanie na próby cnót. O, eskorta poszukiwana, arcymistrz płat... O, mamy to. O to chodziło. Awantury na cmentarzu. Ochroniarza. Zwykle nie zajmuje się takimi rzeczami, ale może warto to sprawdzić. Za robotą gonisz, Wiedźminie? Kurde, dużo tych zadań. Ale grana miała dostarczyć 20 godzin rozgrywki. To jest sporo. Dobra, jeszcze jakieś zadanie wpadnie? No jasne. Jezus, będę miała zaraz cały pełny dziennik zadań. Więcej niż mistrz. No to się właśnie przyda, ten więcej niż mistrz. Bo przydałoby się nowe rzeczy zdobyć. Zadania. Poboczne. Równowaga w przyrodzie to na pewno jeszcze. Pieśń rycerskiego serca. Odwiedź Guillauma w lazarecie. Przemiana. Bohater narodowy. Jezus kochany. Braterska miłość. Turniej. Ścieżki przeznaczenia. Zlecenie wiedźmińskie. Więcej niż mistrz. Dobra, no mamy co robić. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Zrobimy sobie taki delikatnie krótszy ze względu na moje gardło. Zakapturzona kobieta, nie podoba mi się to bardzo. Kolejna Bruksa? Bardzo możliwe. I już kolejne zadanie dla na nas tutaj czeka. Nowe zadanie, także myślę, że posłuchamy sobie... A dobra, posłuchajmy jeszcze teraz, o co chodzi. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebion, miej mnie w swojej opiece, bo nie ścierz. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury. Ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiem? Oto i on, nasza duma, Reginald Dobry, niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, no i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja.
Okej, okay, fajnie. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Beauclair. Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakiś ślad. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. No dobra, nowe zadanie. Bohater narodowy. Uprzykro mi, Reginaldzie. Dobra, zostawiamy to na kiedy indziej. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym zajmiemy się jakimiś zadaniami pobocznymi na niższe poziomy, żeby tutaj w miarę to wszystko robić, ale zanim to też będę chciała poodkrywać sobie na tablicach ogłoszeniowych wszystkie questy, bo bez tego będziemy trochę w dupie. Także trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Cześć!